Od 1 lutego zgodnie z przygotowaną rządową tarczą antyinflacyjną obniżkami stawek VAT do 0% objęte są produkty spożywcze opodatkowane obecnie stawką 5%. Są to m.in. mięso i ryby oraz przetwory z nich, produkty mleczarskie, warzywa i owoce, przetwory ze zbóż i wyroby piekarnicze, niektóre napoje czy choćby produkty do żywienia niemowląt oraz dzieci, na przykład kaszki. Mówimy tu o produktach, które są przez nas nabywane najczęściej codziennie, czyli do koszyka tych produktów, które są najważniejsze i których VAT został obniżony, mówimy o produktach spożywczych, włożymy przede wszystkim pieczywo, nabiał, ale też mięso, warzywa, owoce i produkty dla dzieci, te, które są związane właśnie z żywnością. Więc to jest taki koszyk dóbr, szeroki koszyk dóbr podstawowych. Sprzedawcy poza obniżeniem stawek VAT-u będą mieli jeszcze jeden obowiązek. Jedna rzecz to jest odczuwalna stawka VAT, druga to jest oczywiście cały obowiązek informacyjny, który musi się pojawić w związku z specjalnymi plakatami czy informacjami przy kasie, które sklepy powinny zamieścić już od 1 lutego, jeśli chodzi o właśnie zmieniającą się stawkę VAT. W efekcie za kilka dni, w trakcie codziennych zakupów, powinniśmy odczuć obniżki VAT na podstawowe produkty żywnościowe. Aby zaapelować o pozytywne praktyki w stosunku do konsumentów, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chrustny zaprosił na spotkanie Polską Organizację Handlu i Dystrybucji oraz Polską Izbę Handlu, a także kilkanaście sieci handlowych. Jest jeszcze czas na przemyślenie strategii cenowych przez sieci, tak aby klienci korzystnie odczuli zmiany wynikające z obniżki VAT-u na żywność. Jednocześnie bardzo dziękuję za pozytywną i odpowiedzialną reakcję tych sieci, które już zapowiedziały obniżki w swoich sklepach. Swój apel prezes UOKiK-u skierował również do dostawców i producentów. Jednocześnie zapowiedział działania, jakie urząd podejmie w najbliższym czasie. Od przyszłego tygodnia zaczynamy stały monitoring cen produktów spożywczych. Wartość koszyka dóbr podstawowych będziemy sprawdzać w największych sieciach handlowych w Polsce. Chcemy zweryfikować reakcję sprzedawców na ustawowe obniżki. Inspektorzy sprawdzą także, czy sprzedawca umieszcza przy kasie informację o obowiązującej od lutego do końca lipca obniżce do zera stawki VAT na towary spożywcze. Zapowiadane kontrole nie będą obejmowały tylko sprzedawców. Będziemy monitorować cały łańcuch, jeśli chodzi o cenę dla ostatecznego odbiorcy, czyli dla nas konsumentów, bo ostatecznie to my płacimy za dane produkty spożywcze. Oczywiście podatek VAT obowiązuje sprzedawców w Polsce, więc to jest dość istotne. Natomiast oczywiście będziemy sprawdzać cały łańcuch tak, żeby zobaczyć te ruchy cenowe i w razie czego podjąć interwencje. Interwencje będą także przeprowadzane po każdorazowym zawiadomieniu przez konsumentów o nieuczciwych praktykach sprzedawców artykułów spożywczych. Jest to uruchomiony specjalny e-mail, pod którym można napisać i rzeczywiście zawiadomić Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. My taki sygnał przekażemy Inspekcji Handlowej, która będzie mogła wykorzystać takie najbardziej rażące przypadki do przyszłych kontroli. Kolejnym krokiem mogą być postępowania w sprawie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów, za które grozi wysoka kara finansowa. Takim narzędziem, które ma Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w przypadku naruszenia zbiorowych interesów konsumentów, to jest oczywiście wydanie decyzji stwierdzającej taką praktykę. Taka decyzja może zakończyć się karą finansową do 10% obrotu. Jest to taki mechanizm, który jest przewidziany w ustawie na wszelkiego rodzaju, różnego rodzaju nieprawidłowości. Miejmy nadzieję, że w tym wypadku dojdzie do pewnego rodzaju unormowania, jeśli chodzi o rynek, i UOKiK nie będzie musiał korzystać z tego narzędzia. A co konsumenci myślą o pomyśle rządu na obniżenie cen? No ciężko mi powiedzieć właśnie, czy obniżą się ceny, nie wiem, naprawdę. Nie znam się na ekonomii, ale każda obniżka chyba na plus jest, nie? No właśnie, bo może na ekonomii się nie znać, ale ceny w sklepach każdy widzi. A, każdy widzi. No ale na razie jest bez zmian, a kiedy będą zmiany, trudno powiedzieć. Chcielibyśmy, żeby jak najtaniej było, żeby klienta tutaj przyciągnąć sobie na bazar. No nie mamy wpływu na to, ale ja mam takie ceny, nie wiem czy pan zauważył, że mam bardzo konkurencyjne ceny do wszystkich. No i chcę ściągnąć tych klientów tutaj na bazar. My na przykład w piątki i w soboty to tylko widzimy obcych klientów, a od poniedziałku do piątku mamy cały czas tych stałych klientów. Non stop przychodzą ci sami. Proszę pana, to jest katastrofa.
To jest nie do pomyślenia, takie ceny, żeby były. No dobre i 5%, nie? UOKiK zapowiedział, że w lutym opublikuje wyniki swoich kontroli i ewentualnych nałożonych kar na nieuczciwych sprzedawców i producentów. Sprawdzimy zatem wówczas, jak będzie wyglądała sytuacja.